koledzy, tak się tutaj zebrali. Miło mam wszystkich Państwa powitać na wspaniałej wystawie naszego kolegi Andrzeja Popiela. Prace, jakie są, każdy widzi. No jestem naprawdę, słuchajcie, oszołomiona pracowitością, talentem, warsztatem kolegi. Słuchajcie, to te graficzne rzeczy, ja jestem grafikiem i doceniam tą pracę. Te piękne linoryty, słuchajcie, to jest measteria warsztatu. Poza tym te wszystkie instalacje, obraz, instalacje super, z pomysłem. I tu sobie zacytuję to, co kolega powiedział. Źródłem mojej inspiracji twórczej jest otaczająca mnie rzeczywistość. Moja twórczość jest świadectwem naszych czasów. Moim komentarzem do wydarzeń, z którymi spotykam się na co dzień. Tematyka moich prac związana jest z takimi problemami jak agresja, nietolerancja, głupota i bezduszność. W pracach tych rzeczywistość ukazana jest w sposób groteskowy i satyryczny, to widać. Niektóre z moich prac mają charakter surrealistyczny i metafizyczny. W twórczości swojej dążę do tego, by forma była adekwatna do wyrażanych treści i równie sprawna warsztatowo, jak i nośna intelektualnie. Bardzo pięknie to powiedziane i to widać we wszystkich pracach. Mnie bardzo miło otworzyć wystawę kolegi Andrzeja. Myślę, że wystawa ta dostarczy Państwu wiele wzruszeń i przemyśleń i zastanowień. Zastanowić się nad naszą rzeczywistością, która faktycznie trochę w tym krzywym zwierciadle, tak jak autor powiedział, jest tu przedstawiona, ale z wielką measterią warsztatową. I szapoba za to, jestem naprawdę pod urokiem. Dziękuję pięknie, teraz parę słów na pewno mistrz chce nam powiedzieć. Zapraszam. To jest banalne stwierdzenie, prawda, że prace mówią same dla siebie. No, szczególnie te prace często są patologiczne wręcz. One są rzeczywiście świadectwem naszych prac. Wiele prac przez wieki było wykonywanych. Coś nigdzie nie chodzi. Jak to nie? To ty ciebie nie było przez to. Do tego czasu ja jeszcze w czasie patrz.